Program Herbatka u Krzyśka sponsoruje Pro Eco Life, firma produkująca systemy filtracji wody. Poczuj moc czystej wody o źródlanym smaku. Pro Eco Life zapewnia wysokie zarobki dystrybutorom w całych Stanach. Zostań przedstawicielem firmy Pro Eco Life i promuj zdrowie, sprzedając wysokiej jakości filtry. Trzymam tę pozytywkę i tę melodyjkę tylko dlatego, żeby ci wzruszenie troszeczkę opadło, Marku, bo muszę Państwu powiedzieć, że za każdym spotkaniem, jak się rozmawiam z Markiem Kulisiewiczem, którego mam zaszczyt gościć w telewizji Polwyżyn, w Herbatce u Krzyśka, na wiele tematów żeśmy rozmawiali, na wiele, dotyczących, zbliżonych do tragedii. Czy może być większa tragedia, którą opowiada poprzez swoje pieśni pan Aleksandry Kulisiewicz? Nie. Znany na całym świecie, do którego wrócimy, japońska książka czytana od tyłu i wiele innych wydawnictw, wierszy, pieśni, esejów i opowieści, które są związane, co by tu nie mówić, drogi przyjacielu, z jego niebywałą pamięcią. Skąd się wzięła pamięć, powiedz, twojego taty? Była jakaś historia. Trzeba wrócić do lat dziecięcych, gdy ojciec był młodym chłopaczkiem jeszcze. I rozbrykanym, jak każdy chłopak. Bawił się na podwórku ze swoimi kolegami, z dziewczynkami i dla jednej z dziewczyn chciał zrobić popis. Wyszedł na dach takiej szopy i zaczął udawać takiego cyrkowego błazna. Proszę Państwa, uwaga, teraz wielki, popatrzcie, co zrobię. Patrzcie na Aleksa. A wcześniej zobaczył tam druty do prądu i dotknął tych drutów. Jednego. Jednego z tych drutów, nic się nie stało, więc mówi, popatrzcie, co zrobię. A dzieci są, nie, zostaw to. On dotknął jednego drutu i drugiego i poraził go prąd, spadł z tego dachu i gdy go ocucono, znalazł się tam jakiś tam rodzice, rodzina przyjechała, ocucono młodego Aleksa, zobaczono, że on po prostu na początku nic nie widział, ale zaczął, potem wracała mu, wiesz, możliwość patrzenia, słuchu, miał takie szumy straszne, ale nie mówił. No i znaleziono jakiegoś znachora, czy felczera, jakby to powiedzieć, osobę, która powiedziała, w takich przypadkach trzeba go zakopać do ziemi, aż do samej głowy. Wykopano więc dół i młodego chłopczyka Aleksa wrzucono do tej ziemi, przysypano go w koło, tak? I po jakimś czasie okazało się, że to pomogło, że to jakoś wyciągało, wiesz, te napięcia z organizmu młodego Aleksandra. Ale nadal miał problemy z mową. Tak, wzięto go do domu, się okazało, że nie mówi, tylko się zacina cały czas. No i teraz problem, no, chłopczyk ma iść do szkoły, zresztą on był, wtedy lubiał bawić z dziećmi, w ogóle byłby kaleką na całe życie. Ten pan, który się zajmował takimi sprawami, powiedział do Aleksa, wziął go za rękę, posadził naprost siebie i mówi, Aleks, cokolwiek będziesz chciał powiedzieć, zanim powiesz, wyobraź sobie, że masz, byłeś w kinie, że masz taki ekran w głowie, w główce. Uh-huh. Jak zobaczysz, na przykład jedzie pociąg, chcesz powiedzieć, jedzie pociąg, to napisz sobie na tym ekranie białymi albo czarnymi literami. Zamknij oczy. Jedzie pociąg. Przeczytaj to po cichu dwa razy i spróbuj to powtórzyć. Fenomenalna, no, uwaga. A tu ojciec mówi, no niemożliwe, ale spróbuj. Spróbował i się okazało, że powiedział. Zadziałało. Jedzie pociąg. I się okazało, że ćwicząc to przez parę miesięcy doszedł z powrotem do prawy. Wrócił. Jaką miał. Ale nie wiedział o jednym, że wróciła mu niesamowita pamięć, o której nie wiedział. Taka pamięć fotograficzna, byśmy to ci nazwali, tak? Czy jak to, nie wiem, nazwać. Czyli on nie miał się, wrócił do mowy, ale nie zdawał sobie sprawy, że to w nim siedzi. Komputer został. Dokładnie tak pamięciowy. Można na dzisiejsze czasy powiedzieć. Mhm. I stąd takie sytuacje, które opowiem bardzo krótko. Więźniowie spotykają się na takich spacerach, chodzą, nie? Tak. Strażnicy z pistoletami, z karabinami gotowi do strzału. Przychodzi młody Żyd do Aleksa i mówi, Aleks, ja chcę coś powiedzieć, nazywa się taki. Moja żona mieszka tu i tu, powiedz, że ja mam tam coś schowane dla nich. A tu i tu. On mówi, odejdź, Niemcy słuchają. Tak. A on mówi, ale ja pójdę do gazu, może jutro mnie nie będzie. Pamiętasz to? Pamiętam, odejdź stąd. No. Miał 3 tygodnie ten sam człowiek przeżył, ten który miał iść do gazu. I zaczepił go i mówi, ja nie mogę spać po nocach. Czy ty cokolwiek pamiętasz, co ci mówiłem? A ten mówi, powiedz to mojej żonie, to adres taki, numer domu, to i to. I się zgadzało. Ten go prawie w rękę pocował, mówi, ja mogę spokojnie umrzeć.
I takich testamentów, i takich wspomnień, wierszy, pieśni ojciec zanotował w swoim, rozumiem, w tym swoim komputerze. Setki. Marek, bo to się okazało, że to raptem zaczęło być opowiadane jeden do drugiego, że Aleksander Kulisiewicz ma nieprawdopodobną pamięć. Jeżeli chcecie, jest to prawy człowiek, można mu wszystko opowiedzieć i to zostaje z nim aż do grobu. Tak. Pytano go, masz miejsce w swojej pamięci? Mam. Miał dla każdego. I to było straszne, bo ojciec żył z tą pamięcią, wiesz. Po nocach niektóre rzeczy sobie powtarzał, żeby nie zapomnieć, bo tego człowieka już nie ma. Już nie żyje, a jest rodzina, która czeka na wiadomości. Ja to muszę przesłać, nie? A to nie były tylko wiadomości, były również jakieś opowieści ludzi, czy pieśni, czy wiersze, które razem śpiewali, czy przeżycia, które ktoś chciał zostawić, czy testamenty. I z tym ojciec cały czas żył w obozie. I jeszcze innymi słowy, bo z rozmów swoich wynika, że ojciec jak gdyby miał to w swoim, w swoim komputerze zachowane, nie mając świadomości, że on to pamięta. I teraz jest sytuacja, że wojna się kończy, twój tata, Aleksander Kulisiewicz, jest w obozie, waży 40 kg. No bardzo mało, tak. Bardzo mało, waży 40 kg. 40 parę, tak. 40 parę. I Niemcy, którzy dostali rozkaz, żeby rozstrzelać 20 tysięcy więźniów w tym obozie, raptem zorientowali się, uświadomili sobie, że oni nie są w stanie takiej ilości zabić, a tu już Amerykanie im na plecach siedzą. Tak. I był tak zwany Marsz Śmierci. Marsz Śmierci, proszę Państwa, to marsz, który pochłonął życie wielu tysięcy ludzi. Około 10 tysięcy ludzi zmarło. A brało udział w nim dobijani byli. 20 tysięcy osób. Ludzie szli po prostu te 30 km czy 20 km do Berlina poprzez niemieckie wioski. Szli głodni w tych pasiakach, tych wiesz, ledwo wrzący nogami, bez jedzenia. Czasami litościwy jakiś tam kapo dał znak, że jest 2 minuty przerwy na wysikanie jeszcze czy na jedzenie czegoś. Ojciec mówi, jak był taki sygnał, to ja biegłem do drzewa i pchałem się z innymi, żeby ogryzać korę, żeby cokolwiek mieć w ustach. Mówi, kora po naszych przejściu była ogryziona jak przez bobry. Ludzie chcieli coś mieć w ustach. Przechodzili przez wioski niemieckie, tam na nich Niemcy pluli, ci chłopi, nic im nie dawali. No, a gdy się któryś zatrzymywał, czy nie dawał rady, po prostu szedł Niemiec na rowerze, jechał na motorze, wyciągał pistolet i zabijał takiego więźnia, bo wiadomo, że tylko z nim problem, dalej już nie pójdzie, prawda? I tak z 20 tysięcy zrobił się 10 tysięcy osób, które przeżyło ten marsz śmierci z Sachsenhausen do Berlina. Takich marszy było wiele, bo obozów było też wiele i to była taktyka Niemców, jak nie dali rady tych ludzi spalić czy zabić wszystkich, to wysyłano ich albo ich utopić, taki był zamiar z więźniami Sachsenhausen, albo gdzieś przesłać w inne obozy, gdzie było mniej miejsca, a jeszcze armie te zdobyczne nie dotrą tam. I ten marsz śmierci ojciec przeżył. Słuchaj, a jeszcze jest jedna rzecz, bo po drodze marsz śmierci przeżył, ale on, twój tata, uciekł z tego marszu, ponieważ znał i niemiecki dobrze, i znał Berlin, prawda? To znalazł się przypadkowo zupełnie, wpadł do jakiegoś domu, w którym była Niemka, i opowiedz tę historię. Idąc ulicą pustego nocą, zobaczył światło w domu i jakąś osobę krzątającą się. Drzwi były otwarte, otworzył drzwi i zobaczył kobietę przy kuchni, która coś robiła. Tak. Młodą, blond włosą kobietę. Tak. Zapukał i po niemiecku mówi, czy mógłby coś zjeść. A ona stanęła przestraszona, tak. Zobaczyła, to jest więzień, to jest Polak, wiesz, że coś strasznie grozi. Mm-hmm. I mówi, a jeden moment, coś dla pana zrobię. I ojciec mówi, stanąłem tak niepewnie, czy mam wejść, czy mam nie wejść, a tu nagle otwierają się drzwi i wychodzi mały chłopczyk tak i mówi, Fati. I biegnie, myślał, że to ojciec. Biegnie do mnie z rączkami. No co miałem zrobić, wziąłem to dziecko niemieckie na rękę, przytuliłem, a ta Niemka pokazuje głową, żeby nie mówił, kim jest, tylko niech będzie, że to jest Fatih. Że to jest ojciec. Być może Fatih już nie żyje, prawda, gdzieś na froncie wschodnim, ale... Chodziło jej o to, żeby on zaakceptował tą pomyłkę tego dziecka, że on jest ojcem. Tak, tak. I dała mu sygnał, tak. No i wtedy okazał też swoje człowieczeństwo względem, wiesz, matki i dziecka, nie? Wroga, tak. Niemca, nie Niemki, tak. Młodego Niemca.
No i niesamowite. Się okazało, że... Nakarmiła go. Nakarmiła go. Dała mu ubranie. Dała mu jakieś ubranie, tak, po Niemcu. Te ciuchy łachmany zostawił troszkę w lepszej kondycji psychicznej nawet. Tak, no bo zjadł, przebrał się, może się wykąpał. Szukał drogi do rodzinnego Krakowa. Do rodzinnego Krakowa. I teraz Marek z tego wycieńczenia znalazł się w tym Krakowie, a jednak choroba nie opuściła go, bo to wycieńczenie przez tyle lat, brak stosownego jedzenia. I to wszystko spowodowało, że zachorował i znalazł się w szpitalu. Tak, zgłosił się do szpitala, gdzie stwierdzono, że ma zaawansowaną gruźlicę, że wymaga natychmiastowego leczenia. Znaleziono jakiś pokój, gdzie były łóżka, wiesz, szpital Bubonifratu, to taki szpital stary, jeszcze przedwojenny szpital sprzed pierwszej wojny w Krakowie, do dzisiaj istniejący. Prowadzą go siostry zakonne. Dzisiaj, wtedy nie wiem, kto go prowadził, ale przyjęto go, położono go w łóżku, nakarmiono i ojciec mówi, pamiętam, że po raz pierwszy spałem pod prawdziwą kołdrą, pod prawdziwym prześcieradłem. To jest uczucie, co? Na prawdziwym materacu. Obudziłem się, obudziła mnie ta myśl, że ja przecież umieram, a coś ludziom obiecałem. I teraz wracamy do pamięci. Ja się pochwalę tym, co ja wiem, a ty powiesz tak albo nie. Raptem się okazuje, że ta pamięć i ta sugestia tego mądrego człowieka, Aleks, pamiętaj, jak czegoś nie wiesz, to niech się tobie tutaj wyświetli w twojej głowie i to będzie twoja encyklopedia wiedzy o danym słowie i pamięć. Dobrze oddajesz, tak. Tak. I okazało się, że twój tata wycieńczony, osobie opiekującej się, dyktował z głowy, nie z dyktafonu, nie z komputera, nie z jakiegoś tam innego środka, którym pomagał, tylko z głowy podyktował 700 stron, tak? 700 stron maszynopisu. Ale jeszcze, Krzysztof, nie wiesz o czymś, że no, gdy on chciał, zawołał tą siostrę i powiedział, co chce mówić, ona, niech pan mówi, proszę, niech się pan nie męczy, pan jest chory, proszę, ja wysłucham, co pan chce powiedzieć. A ojciec mówi, ale ja mam to, to, to i mam takie adresy, na przykład, że w Biłgoraju jest tam jakiś John Goldstein i on ma takie to, a potem jeszcze to, a siostra mówi, niech pan już śpi, pan jest chory, pan majaczy, przecież pan jest szczępem człowieka, pan umiera, nie? Ojciec chwilę pomyślał, wstał, podniósł się na łokciach i mówi, zawołaj głównego lekarza. Ona mówi, nie będę wołał żadnego głównego lekarza. Ojciec wstał i po niemiecku krzyczy, to samo. Krzyknął tak głośno, że przyszedł główny lekarz. Co się stało? Ojciec mówi to samo, że on umiera, ale on ma do przekazania testamenty. Jakie testamenty? Lekarz mówi. A takie i takie. Zadzwoniono po jeden z adresów, sprawdzono. Faktycznie był, powiedzmy taki, w Biłgoraju czy w Krakowie. Człowiek, pod człowiek, tym adresem, o tym nazwisku. Czyli ten umierający człowiek nie kłamie. Zawołano maszynistkę gdzieś tam wojskową, kobietę, która kontynuowała. Stukała na maszynie, a ojciec godzinami to, co miał w tym komputerze w głowie, to, co obiecał nieżyjącym swoim kolegom, przekazał w 770 stron tego powstało. I wtedy zaczęto się im specjalnie opiekować. Wiesz, wiedziano, że to jest straszne, wyczerpujące, że ten człowiek musi umrzeć. Kopalnia wiedzy. Tak. Ale jak powiedziano, jaką pamięć, skąd taki fenomen jest, prawda? No był to cud, że się udało to przekazać dla potomnych. I to się znajduje właśnie w tych zbiorach, w listach, w pieśniach mojego ojca. Czy to się znajduje w tych pieśniach i jednocześnie znajduje się to tam w tym Muzeum Holokaustu? W Waszyngtonie, tak. Są te teczki, które mówiłem Państwu w szafach. Część tych teczek ja dostałem jakby w spadku po ojcu. To jeszcze muszę coś powiedzieć, że będąc ojcem, ja pracowałem jako uczeń szkolny, pomagałem. Ojciec stał i mówił na przykład, stoły te szafy, on mówi tak, Marek, weź drabinkę i wyjdź na drugie piętro, bo ja nie wiem, czy pani Żwolska się nazywała Krystyna czy Grażyna. Myślę, młody chłopak, w liceum byłem. Mój starto cwany gościu nauczył się na pamięć tych dwóch słów, numeru teczki, zapisał sobie na ołówkiem gdzieś z boku. Wątpiłeś w mądrość swojego ojca? No, to, co on mi czasami opowiadał, ja byłem młody chłopakiem, mnie interesowały Rolling Stonesi, Presley, muzyka, wiesz, szkoła, a nie opowiadania o obozach, o cierpieniach ludzi. Interesowało mnie to, ale nie do tego stopnia. Tak. I mówię, tato, a co będzie w teczce tam następnej?
A tata pyta, której? Ja mówię, na L. To przeczytaj mi drugi wiersz z pierwszej kartki, którą wyciągnę, nie? Uh-huh. A on mówi, Ligenza Tomasz, urodzony tu i tu, to i to, obóz taki, Oranienburg, tam ojciec, matka, tacy, tacy. A ja to czytam i słuchajcie, nogi mi się uginają. Skąd ten człowiek o tym wiedział? Przecież ja to wybrałem, nie? A to była ta właśnie pamięć, która była fenomenalna. 700 stron maszynopisu podyktować. Będąc chorym. Umierającym, tak. Umierającym. Także uwierzyłem, proszę Państwa, w tę pamięć. Coś z tego zostało. Ja też mam całkiem dobrą pamięć. Na szczęście. Czasami nie masz, ale, ale w większości masz. Wypijmy zdrowie kawusią swoją. Dziękuję za dobrą kawę. Mhm. Jaka pyszna. Drogi Marku. Jesteśmy w zasadzie nawet nie na półmetku rozmowy o twoim tacie. To jest cały czas początek. Rzecz szczególna i wyjątkowa jest taka, że twórczość twojego taty, Aleksandra Kulisiewicza, jest znana na całym świecie. Mniej znana, co jest bardzo smutne, w Polsce. W Polsce były tylko 3 programy, takie występy ojca, kręcone przez telewizję. Jeden z programów przerwano na żądania publiczności, że w latach 60., że to jest zbyt drastyczne do oglądania. Wypowiedź tych pieśni, wiesz, to, ta prawda, która z tych pieśni płynęła. Drugi program był kręcony w kościele świętego Mikołaja w Krakowie w dniu wielkanocnym. Ten kościół ma piękną podziemia, takie posłodka się schodzi, tam przyjechała telewizja z kamerami i ojciec śpiewał takie pieśni. Chora uspiekła dna, spalona matka i inne rzeczy. Cisza się zrobiła w kościele, 2 osoby zemdlały, program został nakręcony, ale... Nigdy nie był wyemitowany. Nie był wyemitowany. Mhm. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, że były też programy radiowe w polskim radio, a ja nagrywając płytę z zespołem Wawele, naszą drugą, w Warszawie byłem zaczepiony przez szefa wytwórni, nie pamiętam nazwiska, producenta tej płyty, który mnie zaczepił. Myśmy już nagrali płytę, wiesz, 12 piosenek, 6 tygodni pracy nad tekstem, nad aranżami. Wychodzimy, idziemy do autobusu, on mnie zatrzymuje. Panie Kulisiewicz, moment. Wie pan co? Kazali mnie, ale ja tego nie skasowałem. Ja sobie myślę, rany boskie. To my 6 tygodni pracujemy i płytę kazali skasować, bo to wiesz, czasy komuny były. Może było coś nie tak, może cenzura, może coś nie tak. A on mówi, ja po pana oczach, że widzę, że pan nie rozumie, o kim mówimy. Ja mówię o płytach pana ojca. Ojciec nagrał tutaj 12 przepięknych pieśni, które myśmy chcieli dać do archiwum, ale dostaliśmy prikaz z góry, że pieśni są do skasowania. Ja panu przegram to na taśmę, wiesz, na szpulkę, nie? Taśmę, dostałem taką szpulkę od tego gościa, przysłał mi. Mam do ciebie te pieśni na może kompaktach. Zagrajmy pieśń szczególną, Marku, teraz, bo jest taka okazja. Posłuchajmy, zagrajmy tę pieśń, bo jest taka okazja, dobrze, żeby powiedzieć o twardym. Domówimy dalej. Posłuchaj mnie, bo wiem, że jesteś wzruszony. Okay, zagrajmy to. Okej. Okay. Możesz to zrobić? Mogę. To bardzo cię proszę. Bez komentarza, dobrze? Jest tylko scena, wychodzi człowiek w pasiaku, bo często występował ojciec w pasiaku więziennym i śpiewa taką pieśń. To ja spalona matka do waszych serc pukam stęsknionych, widzieć mnie nie możecie. Nie można widzieć spalonych. Gaz wypalił mi oczy, włosy zajęły się pierwsze. Stałam się małym prochem. Proch uleciał w powietrze. To ja spalona matka do wasz
waszych serc wołam z oddali. Niech dzieci nikt nie zabija, niech matek nikt nie pali. Spalona błaga matka. Powiem ci, że to jest tak wstrząsające, że minęło tyle lat i dopóki my się po prostu, dopóki sobie nie uświadomimy, jakie to jest smutne, gdzie kiedyś Wesley był taki człowiek, który napisał książkę, kiedy Bóg patrzył w drugą stronę. To było w kontekście jego wywózki do przez Rosja, Sybir. Sybir, mhm. Tak. I on miał wrażenie, że po prostu, że Boga nie ma. Miał prawo mieć takie wrażenie. Czy myślisz, że twój tata też tak myślał, gdy w obliczu takiej tragedii i pisząc taki utwór, że nie ma, ja można wątpić, ale to się krótko wątpi, prawda? Natomiast podstawy jakieś są. To jest rozgoryczenie. Tata był wierzącym. Był wierzącym, był katolikiem, tak, tak. Praktykującym. Są takie utwory, za mało mamy czasu, gdzie ojciec w takiej rozpaczy opisuje jakąś drastyczną scenę, która miała miejsce w obozie koncentracyjnym i mówi, Boga nie ma. Boże, czemu milczysz? No, bo okrucieństwo ludzi jest bezmierne. Żyjemy w 23 roku i znamy sytuację choćby Izrael-Gaza, nie? Tutaj, czy Ukrainę, czy tysiące miejsc zapalnych na świecie. I wszędzie są matki, wszędzie są dzieci i wszędzie są osoby, które giną niewinnie. Niewinne giną. I o to walczył przez całe swoje życie i po życiu widać Aleks Kulisiewicz. Jest to jedyny, bo jeszcze pewnie będziemy wracali do pewnych tematów, jedyny człowiek, kompozytor, autor tekstu, świadek na świecie, który oddawał, że tak powiem, cały, opowiadał tą sprawę poprzez umiejętność wykonania tego dramatu. Bo trzeba jeszcze dodać jedną rzecz ważną, bo wrócimy pewnie jeszcze i do książek, o których wspomniałem, że występował w Pasiaku. Tak. To było niezwykle mocne. Są fantastyczne zdjęcia z koncertów, na których, mówiłem, nie było braw. Królowa Elżbieta, gdy grał Windsor Theatre w Londynie, ojciec języka angielskiego, państwu o tym mówiłem chyba już w jednym z odcinków, tak. Miał tłumacza na scenie, ale śpiewał, była cisza. Królowa wyszła na scenę i powiedziała, przez te 20 parę minut pana koncertu, pana śpiewu, ja więcej zrozumiałem z okrucieństwa wojny niż tysiące filmów i książek, które przeczytałem na temat wojny. A sama brała udział w wojnie przecież. Jaka jest moc i potęga pieśni. Ojciec miał taką fajną maksymę, że można człowieka zabić, można zniszczyć naród, ale pieśni się nie da zabić, bo pieśń jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I po to są te płyty, i po to my słuchamy tych rzeczy. I po to o tym rozmawiamy, Marku. Tak, żeby... I dlatego o tym mówimy. Żebyś ty, młody słuchaczu, czy starszy panie, czy pani zrozumiała, że musimy dbać o to, co było przed nami też, bo... I starać się nie dopuścić, nie doprowadzić ponownie. No. Marku, dziękuję ci, przyjacielu. Ja również. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie telewizji Polvision. I państwu życzę spokoju w prywatnym życiu. Dziękuję. Państwa i moim gościem był Marek Kulisiewicz. Dziękuję, Marku. Program Herbatka u Krzyśka sponsoruje Pro Eco Life, firma produkująca systemy filtracji wody. Poczuj moc czystej wody o źródlanym smaku.
Chcesz zadbać o zdrowie dzieci? Zamów system filtrów. Firma Pro Ecolife instaluje i serwisuje wysokiej jakości filtry w mieszkaniach, domach i przedszkolach.